Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 The Ringed City. Ja już się przeniosłem tutaj w to miejsce, ale musimy na chwilkę wrócić, bo mam tutaj troszkę duszyczek i postanowię je teraz sobie bezczelnie wydać. W ogóle to wiem, że trochę długo czekaliście na tą serię, ale ostatnio tak kurczę nie za bardzo, powiem wam szczerze. Miałem czas, naprawdę dużo prywatnych spraw się zebrało, niedługo mam właśnie... Przeczuwam, że jak wy będziecie oglądać tą serię, to ja już będę na, moi drodzy, urlopiku, także wypuszczę ją prak chyba właśnie w tym momencie, że jak już będę sobie odpoczywał, także myślę, że w ogóle na kolejną serię ja z urlopiku wracam gdzieś tak 9 września, także wtedy zabiorę się pełną parą do pracy nad nową serią. Także tak to mniej więcej będzie wyglądać. Dobra. Już kilka słów organizacyjnych tutaj, kurczę, wam sprzedałem. O, duszyczka. Użyj wybrana. Kurwa, one będą chyba po 50, nie? O jest. Już zapomniałem, jak to było takie małe dusze. Idziemy sobie. Może jeszcze w dostrojenie. Byśmy jeszcze więcej mieli tych punktów magii. Dobra. Ashen One. Fajnie to teraz wygląda już. Ruszamy. W ogóle fajnie się to nazywa. Wspólny grób, nie? To jest takie wszystko tak zachęcające do gry, te nazwy, że o Boże. Ale ładnie zostaliśmy zdradzeni, co w poprzednim odcinku ładnie nas wychujał ten lap. Czy jak on tam się kurwa nazywa. W ogóle jestem tak rozpizgany tutaj w tym. Ja w ogóle nie wiem, gdzie mam tu iść i gdzie mam się tu podziać. Chyba po prostu musimy iść do przodu. Przed tobą twardy wróg. No, ciekawe. O kurwa, tu jest ten smok. I to jest ten, z którym będziemy walczyć później. Jak to kurwa teraz zrobić najlepiej, co? Moi drodzy, jak my to mamy zrobić? Co? Spróbujemy zrobić taki numer. Włączymy sobie tutaj pierścień. Który nam daje wiarę. I dostroimy sobie tą wielką błyskawicę. Może będziemy mieli okazję jej użyć pod jego nogami. Zobaczymy. Sobie to przygotuję. No, zobaczymy w ogóle, jakie mam tutaj kurwa do niego dotrzeć, nie? Jednak są tu zrobione takie miejsca bezpieczne chyba. Czemu coś w ogóle robię? Wow! Co to było? Co to było teraz? W ogóle ja pierdolę! Co tu się dzieje? W ogóle nie wiem. Nie, no już będzie po mnie za chwilę. Ja pierdolę.
Nie! O nie, 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 nie. Ja pierdolę. Wow. Nie wiem, czy to w ogóle coś daje. Ja pierdolę. Ach. Nic nie widać kompletnie w tej akcji. Kurwa mać, prawie spadłem. O! No nie. No kurwa. Zobaczcie, teraz go pokonaliśmy, ale... Moi drodzy, to nic nie da. No właśnie. Nie, nie pokonaliśmy go jeszcze. Muszę użyć błogosławieństwa, bo już jest całkowicie, jesteśmy wyczerpani. O nie. No nie, no w ostatnim momencie, naprawdę. Ale beznadzieja, co? Kurwa, myślałem, że on już padł. Spróbujmy może w takim razie użyć tego naszego szybszego miecza. Może to być dobry pomysł całkiem. Dobra, oczywiście rozpadamy się. Nie zwróciłem w ogóle uwagi, czy ja mu coś robiłem, kurwa, tym. Kurwa, no. Nic nie widzę. Nic. No nie.
Niech kurwa zdjął. Z robaka. Ach, nie możemy użyć. Dobra. Nie wiem dlaczego. Proszę bardzo. Oczywiście, zobaczcie, my nawet nie dostaliśmy za to duszyczek, nie? To kurwa za niesprawiedliwość. Ja sobie nie wyobrażam tej późniejszej walki z nim. Dobra, ja zobaczymy, mam nadzieję, że on się tutaj nie respi w tym miejscu. Nie dostaliśmy kompletnie nic za to. Nic. Jest ścieżka na dół. No. Przysiądziemy sobie przy ognisku teraz. Jest szczurka? A czy my nie spadniemy tutaj? O, no właśnie. Dobra. Nie ma sensu. Jednak widzicie, dobrze jest mieć taki, kurde, szybszy miecz, nie? Przy sobie. Ciekawe, czy on się zrespił? Chyba nie. Na szczęście, nie? Dobra, ruszamy tam. No, widać, że tutaj... To to. Viva dla zemsta. Viva dla zemsta? Co tu chodzi? Ja pierdolę. Ale fajny efekt to robi. Rusza? Wow! Strzała błyskawic. Kurde. No nieźle. To będzie sobie od razu tą strzałę gdzieś wypróbować. No i co? To kurwa... Nie wiem, o co tu chodzi teraz. Dotarliśmy w to miejsce i... Aha, tu jest wejście na górę. Tego nie widziałem. Łuska z tytanitu, ale już w liczbie dwóch. Podejrzane miejsce. Aha, czyli oczywiście nie możemy wziąć teraz tego skarbu? Tylko... No... Widzę tego typa, to kurwa mi się niedobrze robi. Jakoś tu się ładnie zrobiło przez chwilkę, dobra. Ruszamy teraz tutaj. Tam sobie jeszcze pójdziemy. No tu widzę, że jest winda. Dotrzemy na górę. Jest jakiś półbalkon czy coś? Aha, coś było. Czyli na pewno do...
Dobra, ja sobie otworzę te drzwi, bo to jest, widzę, skrót do ogniska. Nie, no to zajebiście. No to zajebiście. Jak to skrót do ogniska? Dobra, ja sobie tylko podłączę swój miecz. Zawsze go mam problem z lokalizacją go. Aha. Kogo możemy wezwać? Kogoś możemy tu wezwać. O, w ogóle, zobaczcie. Możemy sobie wezwać kogoś na pojedynek, a zróbmy to. Tak dla odmiany, dlaczego nie? Przy samym ognisku? No problemu. A, chyba się nie udało. Chyba się nie udało. Szkoda. A jednak. Dobra, Mroczny Duch przyzwany, ale gdzie on jest? Wiem, że on się pojawi tu bezpośrednio. Okej, kulturka musi być, dobra, fajnie. To, co on ma w ręku, to też możemy sobie stworzyć, bo to jest z duszy tego cięcia demonów. Zastanawiałem się właśnie nad tym, czy sobie tego... Tego kurwa było teraz. Okej. Co to było, jakiś kurwa... Okej. Ach, kurwa, no naprawdę. Ej, no tak to sobie w chuja lecieć nie idzie. Ach. Oj, pięknie. Ostatkiem sił, ale... Wygrane. Super. Nie, Mroczny Duch. No i dobra. Zacznijmy sobie tylko przy ognisku teraz. Sprawdźmy sobie, jak, czy możemy... sobie dostroić tą strzałę duszy. Ona potrzebuje też 35, także moi drodzy, to musi być jakiś kurwa potężny czar. Spróbujemy sobie go. Wow. To jest ten mob, zaraz zobaczymy, jak to działa. No tak średnio. A no bo tak, no bo oni też w sumie używają tych obrażeń. A, tu możemy znowu kogoś przyzwać, czy to jest znowu on? Nie, to jest ktoś inny. Może byśmy się tak, kurde, pobawili trochę? Dobra. A nie, to jest ten sam gość, dobra, bez sensu. Okej, okay, w takim razie siadamy przy ognisku. Jeśli tutaj są znaki przyzwania, to coś to musi, kurwa, mieć. Jakieś drugie dno, nie? Sprawdzamy sobie jeszcze tylko... Ale to było tak szybko teraz, że ja w ogóle nie zauważyłem, gdzie był ten balkon. Czy on po tej stronie? Nie, on chyba nie był po tej, dlatego nie mogę zobaczyć. Tu. A, okej, okay, ale to już wiemy, o co chodzi. Udało się. A, to jest ta dziura, żeby zebrać sobie skarb tutaj. Dobra, spoko. Sprawdźmy tylko, gdzie my dotrzemy tutaj. Żar. Fajnie. A, posadzajmy, już tu nie ma jakichś iluzorycznych ścian właśnie jeszcze. Do tego. Nie ma. Nie czeka cię broń. Więc czy to iluzja? O co chodzi? To była tajemnica. Nie czeka cię broń, czy to iluzja? Ej, o co chodzi, kurwa?
tu się, przecież tej ściany tu nie było, kurwa. No. Ozdoba włóczni Filla, no, co to jest takiego? Co to jest takiego? Być mądry to znać teraz, nie? To jest, kurwa. Ozdoba włóczni. Gdzie to może być? Nie mam pojęcia. Kurde. No tu w spodniach raczej nie, nie? Szczerze nie mam pojęcia, gdzie to jest. A. Ciekawe. A tu jest, dobra. Dowód na spełnienie powinności włóczni. Aha! Przeczytajmy sobie opis tego. Włócznie kościoła strzegą snu księżniczki. A, rozumiem. To będzie tak coś w stylu, później jakieś nowe przymierze może będzie. To jest symbol spełnienia tej powinności. Ozdoba złota tkanina z herbem z młodej trawy. Rycerze księżniczki z dumą okazywali te cenne odznaki, najczęściej zawieszając je na swoich bliźniaczych, ceremonialnych włóczniach. No i dobra. Aha, dobra. Tu możemy sobie zejść na dół, ale tam chyba coś jeszcze było. Wiecie co? To ja sobie wjadę tu jeszcze raz, a tymczasem byśmy sobie może ten skarb tylko zebrali. Zobaczymy, co to w ogóle będzie za skarb. Ledwo, kurwa, mi się udało. Ja pierdolę, no to jest rarytas. Słuchajcie, zwiększa szybkość odzyskiwania energii ten pierścień Fillodi i mamy go teraz na plus 3. O, to będzie, kurwa, kot, nie? Tam raczej chyba nic nie będzie, co? Nie. Ej, dobra. W takim razie sprawdźmy, co nas czeka tu na tej drabinie. Jest coś, kurwa, za dużo tych plam krwi. Aha! Ja pierdolę! O co tu chodzi? To są znaki przyzwania. Starodawny, prosty strój i fioletowy... Ej, kurde. Gdzie my go mamy? Starodawny, prosty strój. Szukamy cię. Gdzie się, kurwa, skrył? To jest w ogóle żelazna zbroja zabójcy smoków? Co to jest? Wow. Ej, nie, gdzieś mi to umkło w ogóle, ta zbroja. Przeczytajmy sobie opisy zbroi. Pancerz z zlanego żelaza stanowiący część standardowej zbroi zabójcy smoków. Gdy czempion popiołu pokonał tę zbroję w Lothric, spoczęła na wielki wrdzy, aha, by ostatecznie zapaść się w otchłanie Mokradeł, gdzie ponownie przesyciło ją pragnienie łowów. Aha, czyli my dostaliśmy ten set w takim razie. Rozumiem. Dobra. Dobra, ja i tak na razie, słuchajcie, wracam sobie do tej zbroi, którą miałem do tej pory, ale gdzie jest ta, którą... Tu jest, dobra. Już to jest takiego. W ogóle załóżmy sobie ją. Kurwa, jak to wygląda ciekawie. Przeczytajmy sobie tylko jeszcze opis. Co to jest takiego? Codzienny strój ze standardowej tkaniny magii. No dobra. Niedawno temu miasto pierścienia odwiedzili misjonarze. Jeden z nich, młody podopieczny, postanowił pozostać w obrębie murów. No okej, okay, dobra. I tam była też następna część jakby jego setu.
To dobra, Luszo. Przeczytaj wiadomość. Próbuj przyjaciel. Aha, my chyba jesteśmy, moi... O kurwa. Ja pierdolę. Jesteśmy na arenie walki. Z tym smokiem znowu. O kurde. No to trzeba się jakoś przygotować. Póki on jeszcze sobie smacznie tam drzemie. Punków mamy 8. No, posłałoby ich kurwa trochę kupić więcej. Już mamy ten pierścienie pozakładane? Tak. Wiem, czy ta strzała na niego w ogóle coś będzie dawać. Może byśmy sobie lepiej założyli coś, kurwa. Jakoś absorpcję obrażeń od ognia. Moi drodzy, w sumie nie jest dużo nam zostało tego odcinka, ale to jest w ogóle boss, ten smok tutaj przed nami, taki, można powiedzieć, dodatkowy, nie? Jeśli byśmy tutaj nie trafili na ten półbalkon, to nie mielibyśmy w ogóle opcji jakby walki z nim. Dobra. Midir, mrokożerca. Okej, okay. Chodź tu, mrokożerco. Wow. Ja, czy też nie będzie lepiej się później przesiąść właśnie na ten... Kurwa, ale on zadaje obrażenia. Zaraz będzie po mnie. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Źle, totalnie źle rozpocząłem tą rozgrywkę. No i no już po mnie będzie teraz, kurwa, całkowicie. Wow. Ja pierdolę. Czy my nie możemy pod nim się chować? Jej, nie wiem jak do tego podejść w ogóle. W ogóle nie mogę mu zadać żadnych obrażeń, bo on stop leży, nie? A nie. Ja pierdolę, zaraz będzie pobieg. Tylko są ciosy na pusto, nie? Nie no, kurwa, nie wiem w ogóle o co to chodzi. Ach, to jest masakra. Ta walka jest w ogóle beznadziejnie zrobiona, szczerze wam powiem. To jest takie chowanie się mu pod pyskiem i kurwa nic więcej, nie? Nie no, szczerze nie podoba mi się ta walka. Jest kurwa nudna. Teraz jeszcze oczywiście pierdolnia z ogonem.
i po nas. A już się nawet nie będę leczył, moi drodzy, spróbujemy sobie to po prostu zrobić drugie podejście do tego. Myślę, smog. To w ogóle może spróbowalibyśmy sobie użyć tego miecza, który daje obrażenia od błyskawic, tego naszego standardowego, którego mieliśmy wcześniej, nie? Także zróbmy to. To był tutaj ten miecz, nie, to słoneczny miecz. Czy na tym w ogóle można nakładać jakiś efekt? To jest też ciekawe. A później to sobie sprawdzimy na pewno. Teraz nie będę tego sprawdzał. Dobra, gdzie jest ten miecz, kurwa? Znowu nie mogę znaleźć. Jej, co jest ze mną tu? Ej, tam brakuje jeden punkt zręczności. To niedobrze. To niedobrze i to bardzo. Jeśli brakuje nam jednego punktu zręczności. W takim razie... zrezygnuję sobie z tego pierścienia, a założę sobie ten pierścień, który lekko zwiększa zręczność i ukrywa przy przewrotach. I myślę, że teraz już będziemy mogli go sobie używać. Tak. Już teraz tak. Także bardzo fajnie. Dobra, spoko. Gdzie jest żar? Rozpalmy się. Jezu, co ja robię? Przecież to jest... No chodź, że tu bo mi się nie chce teraz, no. W którym to było miejscu? Tutaj, tak? Tu gdzieś powinna być ta drabina teraz na dół. Tu chyba. Dobra, dupy mi tu teraz nie zawracaj. A nie, to jest kurwa. Ojej, prawdę. Ja pierdolę, no bo nie zdzierżę. No nie, no kurwa, ech. Straciłem na to życie, no nieważne. Pójdę tam. I gdzie to było? Ja się pogubiłem normalnie. Tu chyba, nie? Nie. O co tu chodzi, kurwa, jak ja się zamotałem teraz, nie? Tu na górę. Powinniśmy mieć windę. Tu. Dobra. Ech. I tu musimy skoczyć. No. Teraz wszystko gra i buczy. Tak? I tu idziemy. Nie. Ja pierdolę, ej. Moi drodzy, ja się naprawdę... już kurwa tutaj pomyliłem. Normalnie się zgubiłem w tych, kurwa, ścieżkach. Stąd wyszliśmy. Zaraz, no, kurwa, moment. Tu jest drabina, dobra. No i to było tu, w tym miejscu. Tu jest ta dziura. Zresztą w ogóle nie ma innego żadnego wyjścia chyba. Nie czekajcie, sojusznik, ale niech będzie bezmyślność. Dobra. Ja sobie już teraz pigułkę z robaka zjem. Dobra, skaczemy. W ogóle ten skok tutaj jest kurwa mega. Oni mają coś się z tymi skokami. W tym dodatku. Bła.
Jaki rozszalały on jest tutaj. Ej! Kurwa pomiar. Co to się teraz odjebało w ogóle? Cie. Całkowicie złe podejście. Dobra, widzimy się już za chwilkę, robię delikatne cięcie. A, już jestem w miejscu, gdzie możemy oddać ten skok. Zatem zróbmy to. W ogóle bardzo ciekawe to jest wymyślone, że on tutaj ma jakąś swoją, kurwa, nie wiem. Nie wiem w ogóle jak to nazwać, nie? Znaczy tędy on nie wyłazi, także. Chodź. No ma sporo życia, nie? Na co gadać. Kurwa, jeszcze ten ogon. Ja pierdolę. Nie mogę czy tu trzymać się go, czy... O co tu kurwa chodzi teraz, nie? Ale mało zadaje mi kurwa obrażeń tym mieczem. Znowu to jest taka kurwa arena, w której trzeba niestety kurwa biegać. Ach, nie podoba mi się ta walka. Teraz sobie weźmiemy kołpa i zrobimy to, jest kurwa bezsensowne. Nie lubię takich... Zresztą, jeśli jak śledzicie mnie i wisi 2 kilo, nie lubię takich kurwa beznadziejnych aren, nie? Że taki aż przesadnie dużych. Ja wiem, że to smoki i w ogóle, ale... jest takie bieganie po arenie, kurwa, nie? No i nie wiadomo, jak to kurwa uniki robić i... Zlipa. Podoba nam się to. Bez sensu. Ja zmieniam ten miecz na szybszy, tylko że ten... Aj. No i dupa. Dobra. Bez sensu, moi drodzy. Dobra, widzimy się już za chwilę. Dobra, jesteśmy już w tym miejscu tutaj. Nie chce mi się naprawdę, znaczy nie, że mi się nie chce. Ja sobie biorę kogoś tutaj. Można sobie tą Shirę przyzwać. Przyzywamy ją dlatego, że naprawdę ja nie lubię walk takiego typu, nie? Tego typu, kurwa. Wielka arena, bieganie po tej arenie jest po prostu tracenie kondycji i mnie to irytuje po prostu. To jest taki boss, który nie sprawia mi przyjemności. Jeszcze będziemy walczyć na jednej takiej wielkiej arenie, mogę wam zaspoilerować, ale to nie będzie arena i tam naprawdę, uwierzcie mi, będziemy się cieszyć, że mamy gdzie uciekać, nie? Dobra. Thank you.
A on wali do niego właśnie z tej... jakby z tej strzały, bo my też już teraz mamy w swoim posiadaniu, że on, kurde, jego by nie za... Ech. No dobra, sprawdźmy to. A, to on już nie żyje, tak? No to nam, kurwa, pomógł. Ajebiście. Powiem wam szczerze, że to jest lipa. Nie, to nie jest mój boss. Naprawdę. Nie podoba mi się za cholerę walka z nimi. Jest beznadziejna. To jest jakiś demon z piekła rodem, nie? Nie wiem co powiedzieć. Dobra, słuchajcie, robimy tak, że robimy sobie jedną próbę jeszcze. Jeśli nie damy rady, to chyba weźmiemy się za to w kolejnym odcinku, choć bardzo tego nie lubię, ale chyba będziemy musieli tak zrobić. Dobra, aż się rozpadę, zresztą mamy i tak tylko już jeden żar, a bez żaru to raczej jest bardzo wątpliwa sprawa, że nam się to uda zrobić. Dobra, widzimy się już za chwilkę. Ja już oczywiście po oddanym skoku. Ale on jest, kurwa, wściekły. Gdzie jestem głupi? W ogóle czemu to maga? No i ja nie wiem. Tego upiorę się. Ja nie wiem w ogóle jak to przejść, zobaczcie. Dobra. Myślę, że tak jak zapowiadałem, postaramy się to zrobić już w kolejnym odcinku, bo raczej nie mam dzisiaj na to pomysłu w tym odcinku, a czasami jest tak, że jak jest zmęczenie materiału. Nieraz jest tak po prostu, że nam coś, kurwa, ewidentnie nie idzie, to lepiej sobie zrobić przerwę i spróbować następnym razem, bo no i muszę w ogóle ogarnąć sobie w głowie jakiś pomysł na niego, bo jak na razie to średnio to wygląda, dlatego zapraszam was już na kolejny odcinek, w którym zaczniemy od razu od walki z tym bossem. Ja się już z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!